Panowie ministrowie, panie przewodniczący, państwo parlamentarzyści, szanowni państwo, wszyscy dostojni goście. Najmilszy SMS, jaki dostałem w ciągu ostatniego pół roku, mniej więcej pół roku, był od Dominika, tutaj siedzącego. Napisał mi SMS, że bardzo dziękuję za program dla Śląska. I bardzo mnie ucieszył ten SMS, ponieważ rzeczywiście zależało mi niezmiernie na tym, żeby ten wypracowywany z Mozołem program dla Śląska, który zaczęliśmy wypracowywać w tej sali, panie wojewodo, panie przewodniczący, we wrześniu 2016 roku, program dla województwa śląskiego, powinienem powiedzieć, dla ziemi bielskiej, dla ziemi częstochowskiej, dla Zagłębia i dla Śląska. Ten program leży mi szczególnie na sercu, ponieważ mało kto wie, jaki wysiłek musi być włożony w transformację, w zmianę gospodarczą w obszarach, które przechodzą bardzo głęboką metamorfozę, bo przecież właśnie tutaj ziemia śląska, ziemia województwa śląskiego, całego województwa śląskiego i tym mianem obejmuje oczywiście również i ziemię częstochowską w tym momencie należącą do województwa śląskiego i ziemię bielską i oczywiście Zagłębie. To jest ziemia, która była bardzo ważna dla historii Polski, a też dla historii gospodarczej Polski. Tutaj rodził się pierwszy polski przemysł, energetyka z prawdziwego zdarzenia i dzięki, co tu dużo mówić wprost, węglowi po prostu, dzięki kopalniom węgla kamiennego, które tutaj tworzyliśmy od ponad 100 lat, właściwie od XIX wieku, rozwijał się też polski przemysł. I przemysł ulega teraz gwałtownej transformacji. I dlatego nie możemy i nie chcemy zostawić ziemi całego województwa śląskiego samej sobie i dlatego ten program, który ucieraliśmy w bardzo dużym wysiłku razem z naszymi partnerami społecznymi. I to mnie szczególnie cieszy. Właśnie to, że ta informacja przyszła od szefa Solidarności tutaj na całe województwo śląskie, i wiele razy o tym rozmawiałem również z panem przewodniczącym Piotrem Dudą, który wielokrotnie wskazywał na konieczność przyjęcia kompromisu, przyjęcia postulatów związków zawodowych, ale też pracodawców, ponieważ bardzo dziękuję w szczególności właśnie związkom zawodowym, że zupełnie na innym poziomie jest współpraca również z stowarzyszeniami przedsiębiorców, stowarzyszeniami pracodawców i oczywiście z partnerami publicznymi, samorządowymi. Wypracowanie takiego programu, składającego się na 70 wielkich programów, wielkich projektów, to był ogromny wysiłek. To jest też ogromny wysiłek finansowy, ponieważ w ciągu kilku lat zainwestowane zostanie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu około 40 miliardów złotych. To jest wielki wysiłek również budżetowy, to jest przesunięcie pewnych środków unijnych, ale to jest również wielki wysiłek przedsiębiorców. I za to też chciałem bardzo podziękować przedsiębiorcom, bo pod kierunkiem waszym ta ziemia ulega głębokiej metamorfozie już dzisiaj. Nie było nam tak łatwo jak w bliźniaczym, nawet nieco większym Zagłębiu Rury, które miało to szczęście, że jest częścią jednego z najbogatszych państw świata. My nie byliśmy jednym z najbogatszych państw świata, wychodząc z transformacji w szczególności. Tu pracowało ponad 300 tysięcy górników w całym przemyśle górniczym w Polsce. Dzisiaj jest to poniżej 100 tysięcy, czyli zobaczmy, w jakim wymiarze już ta transformacja zaszła. Ale był to proces bardzo trudny, bardzo bolesny również dla mieszkańców tego województwa.
Chcę podziękować za cały ten trud ostatnich dziesiątków lat, który został wykonany, i zobowiązać się w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej, że w kolejnych latach właśnie poprzez ten uzgodniony w kompromisie ze związkami zawodowymi, z przedsiębiorcami program dla województwa śląskiego, będziemy starali się tę transformację w kierunku nowoczesnego przemysłu przeprowadzić jak najmniej boleśnie. Dziękuję bardzo Państwu za zaufanie. Transformacja gospodarcza w kierunku przemysłu, jak to dzisiaj sobie mówimy, 4.0, wymaga zrozumienia, czym ten przemysł jest. I dzisiaj już, chociażby tutaj w województwie śląskim, więcej osób pracuje w szeroko rozumianym przemyśle motoryzacyjnym niż w przemyśle górniczym. To znaczy, że dzisiaj dzięki Państwu już ten proces powolnej transformacji przechodzi. Tam ludzie zarabiają coraz lepiej, ten przemysł rozwija się bardzo dobrze i eksport z Polski przemysłu motoryzacyjnego to będzie ponad 100 miliardów złotych w samym tylko roku 2017. W Polsce byliśmy w stanie utworzyć 2/3 wszystkich miejsc pracy w przemyśle w roku 2017 w całej Unii Europejskiej. Czyli 2 na 3 miejsca pracy w 500-milionowej Unii Europejskiej utworzyła 40-milionowa Polska. To jest dowód na to, jak skutecznie, w szczególności w takich obszarach jak województwo śląskie, potrafimy dokonać tej transformacji, bo rzeczywiście znaczna część tych miejsc pracy polskich utworzona została właśnie tutaj. I nasze wszystkie programy, które składają się na 6 tak głównych osi, jedna z tych osi dotyczy właśnie ludzi, miejsc pracy, przekwalifikowania, szkół zawodowych, szkolnictwa zawodowego, ściągania inwestycji pod kwalifikacje osób, które tutaj są dostępne. Te wszystkie osi programowe, mam przekonanie, że złożą się na wielki program dla Śląska, o którym Jan Paweł II mówił, że to w Śląsku rodzi się na Śląsku rodzi się najwięcej diamentów. Ja też tak uważam, dlatego Polski Fundusz Rozwoju, już nie czekając jeszcze na to, aż ten program ruszy pełną parą, zainwestował kilka miliardów złotych i wziął udział w transformacji wielu przedsiębiorstw, takich jak FAMUR, jak Rafako, jak Polska Grupa Górnicza, oczywiście w ogromnym stopniu również Tauron czy Ferrum. To są wyraźne dowody na to, że my wierzymy w przemysł, w przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość Górnego Śląska, a nasze programy dla małych i średnich przedsiębiorstw tu w województwie śląskim były odbiorcą największej części naszych programów rozwojowych. Szanowni Państwo, jakby kogoś spoza województwa śląskiego zapytać, z czym się kojarzy województwo śląskie, no to można sobie wyobrazić, jakie padną odpowiedzi. Ale tak jak tutaj wojewoda śląski często podkreśla i pan prezydent Katowic również, że Katowice to dzisiaj miasto muzyki i chcą, żeby się Katowice kojarzyły z kulturą, z muzyką, bo rzeczywiście my zmieniamy gospodarkę głównie dla ludzi, po to, żeby były miejsca pracy, godne miejsca pracy, żeby było jak najwięcej mieszkań dla ludzi, którzy potrzebują tych mieszkań, potrzebują żyć w niezagęszczonych mieszkaniach. Chcemy, żeby wracali też z zagranicy. Dzisiaj spotkałem się wcześniej z panią Teresą May, panią premier Wielkiej Brytanii. Powiedziałem, że mamy wszystkie prawie interesy zbieżne, ale jeden mamy rozbieżny, bo ona chce zatrzymać ten nasz 1 milion czy 1,5 miliona obywateli, a ja chciałbym, żeby oni wrócili do swoich żon, mężów, matek. A więc Katowice, miasto muzyki. Sam się zastanawiam często, czy posłuchać Henryka Góreckiego, czy
czy Wojciecha Kilara, moich ulubionych kompozytorów. I cieszę się, że właśnie na te aspekty, na kulturę też zwracacie Państwo uwagę, bo i też bardzo się cieszę z tego pomysłu pana profesora Szyszko, żeby tu w Katowicach była następna konferencja klimatyczna, żeby nasi partnerzy rozumieli, jak to jest ciężki proces dla nas, ale też, że chcemy być przy tym procesie zmian, tworzenia nowych miejsc pracy, jeszcze lepiej płatnych miejsc pracy, bo nie ma gospodarki bez społeczeństwa. My właśnie chcemy, żeby gospodarka i społeczeństwo, dla społeczeństwa to było jedno. Więc wspomniałem o tych kompozytorach, moich ukochanych kompozytorach, też po to, żeby nawiązać na koniec do tego, żeby właśnie te zmiany, które tutaj są, były pieśnią przyszłości dla całej Polski. Żeby ludzie byli z tych zmian zadowoleni, bo tylko wtedy rząd będzie też zadowolony, czyli odwrotność tego, co nam kiedyś mówili, że rząd się wyżywi sam, to właśnie taką tutaj refleksją chciałem się z Państwem podzielić, bo my mamy pełnić funkcję służebną i wtedy, kiedy mieszkańcy całego województwa powiedzą nam, no tak, ten proces jest czasami trudny, ale widzimy, że to idzie w dobrym kierunku, wtedy powiem, że to jest dobra robota, ale cieszę się, że dzisiaj w kompromisie ten program wypracowaliśmy, że wszyscy partnerzy społeczni się na niego zgodzili, bo to pierwszy milowy, dobry krok na drodze do jeszcze piękniejszego województwa śląskiego, Górnego Śląska, Zagłębia, Bielska-Białej, Częstochowy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli w to zaangażowani.